Jeśli złożysz zamówienie dziś do godziny 16, to masz gwarancję dostawy jeszcze jutro. Taką korzyść dla klienta możesz uwydatnić, wzbogacając tekst o licznik odliczający pozostały czas na złożenie zamówienia z gwarancją dostawy jutro. Jak zrobić taki licznik i wstawić do swojego sklepu? Tworzymy nowy licznik na BeTimes, nazywamy go jak nam pasuje. Cykliczny. Idziemy dalej. I tutaj wybieramy typ licznika. To będzie licznik codzienny, cykliczny. I możemy tutaj wybrać dni, w jakich taki licznik ma się pokazywać, czyli w jakich ta promocja, gwarancja dostawy w dniu następnym obowiązuje. Tutaj domyślnie jest oznaczona sobota i niedziela. I dla każdego dnia możemy ustawić indywidualne godziny, odznaczyć też dni, w których nie chcemy, aby się to wyświetlało. I zmierzamy dalej. Co ma się stać, gdy skończymy odliczanie? Tutaj domyślna opcja ukrywamy licznik, jest to idealna opcja dla tego typu licznika. W kolejnym kroku możemy zająć się ustawieniami wyglądu. Tutaj jest dowolność, rozmiary, kolory. Możemy zmienić na troszkę bardziej subtelny. Ważne, by zaznaczyć pozycję w treści, bo będziemy go wyświetlać w treści. Wyrównamy do lewej i idziemy dalej. Jeszcze tło przezroczyste. Idziemy dalej i tutaj możemy wstawić tekst przed licznikiem, jaki ma się wyświetlać. Gwarancja dostawy jutro. Zamów jeszcze dziś przez. I tak to będzie wyglądać. Odznaczamy też wyświetlanie dni, bo będą zbędne. Wracamy jeszcze do ustawień wyglądu. Możemy troszkę poszerzyć ten licznik, aby tutaj równo mniej więcej to wyglądało. Idziemy dalej. I dalej, i w ostatnim kroku mamy możliwość pobrania kodu. Kod wstawimy do sklepu na WooCommerce, który tutaj w kilka minut po prostu da się skonfigurować. Mam tutaj przykładowy sklep z przykładowym produktem. Co teraz robimy? Edytujemy opis produktu, ale nie ten główny opis, tylko opis krótki, ten podsumowujący, skrócony. Przechodzimy do trybu tekstowego, z wizualnego do tekstowego. Wracamy na BeTimesa, pobieramy kod główny. I wklejamy na samą górę tutaj tego opisu. Wracamy raz jeszcze na BeTimesa, pobieramy kod drugi, czyli ten do wstawienia w treści strony, kopiujemy go, wracamy na sklep. Możemy go tutaj wkleić teraz w dowolnym miejscu, no, jeśli chcemy, możemy między tymi dwoma wersami. Ja na przykład chcę go wkleić na samym dole, tak też robię, wklejam. I w zasadzie zostaje nam zaktualizować produkt. Przechodzimy teraz na sklep. Produkt tak wyglądał przed wstawieniem. Teraz odświeżamy stronę kilkukrotnie, najlepiej, żeby się skrypt załadował, i pojawia nam się licznik odliczający pozostałą ilość czasu, w jakiej możemy złożyć zamówienie z gwarancją dostawy w dniu jutrzejszym. Jak widać tutaj, w tym przypadku zostało to raptem 8 minut, które jest mobilizujące do szybszego złożenia zamówienia, bo jeśli czas ten upłynie, jeśli złożymy zamówienie po 16, no to już nie mamy gwarancji dostawy w dniu jutrzejszym.